Drodzy bracia i siostry, w tę najświętszą noc, którą nasz Pan Jezus Chrystus przeszedł ze śmierci do życia, Kościół wzywa swoje dzieci rozproszone po całym świecie, aby zgromadziły się na czuwanie i modlitwę. Jeśli tak będziemy obchodzić pamiątkę Paschy Pana, słuchając Słowa Bożego i sprawując święte obrzędy, możemy mieć nadzieję, że otrzymamy udział w zwycięstwie Chrystusa nad śmiercią i razem z Nim żyć będziemy w Bogu. Módlmy się. Boże, Ty przez swojego Syna udzieliłeś wiernym światła swojej chwały. Poświęć ten ogień i przez te święta wielkanocne rozpal w nas tak wielkie pragnienie nieba, abyśmy z czystym sercem mogli dostąpić świąt wiekuistej światłości. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chrystus wczoraj i dziś, początek i koniec, alfa i omega. Do Niego należy czas i wieczność, Jemu chwała i panowanie przez wszystkie wieki wieków. Amen. Przez swoje święte rany, jaśniejące chwałą, niech nas strzeże i zachowuje Chrystus Pan. Amen. Niech światło Chrystusa, chwalebnie zmartwychwstałego, rozproszy ciemności naszych serc i umysłów. Światło Chrystusa, Bogu niech będą dzięki, radość na światłości, prawdziwa jedyna mądrości. Jezu Chryste,
Światło Chrystusa. Światło Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Radosna światłości. Prawdziwa jedyna mądrości. W blasku paschału, stojąc z zapalonymi świecami, przyjmujemy teraz orędzie wielkanocne. Głosi ono w uroczystej formie nadejście świąt paschalnych. Weselcie się już zastępy aniołów w niebie. Weselcie się, słudzy Boga, niechaj zabrzmią dzwony głoszące zbawienie. Gdy król tak wielki odnosi zwycięstwo, raduj się, ziemio, opromieniona tak niezmiernym blaskiem, a oświecona jasnością Króla wieków, poczuj, że wolna jesteś od mroku, co świat okrywa. Zdobny blaskiem takiej światłości, raduj się, Kościele Święty, Matko nasza. Ta zaś świątynia niechaj zabrzmi potężnym śpiewem całego ludu. Pan z wami. I z duchem twoim. W górę serca znosimy.
Przyjmijmy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, abyśmy z całego serca i z całej duszy śpiewem wysławiali niewidzialnego Boga, Ojca Wszechmogącego oraz jednorodzonego Syna Jego, Jezusa Chrystusa naszego Pana, który Ojcu Przedwiecznemu spłacił za nas dług Adama i krwią serdeczną zmazał dłużny zapis starodawnej winy. Oto są bowiem święta paschalne, w czasie których zabija się prawdziwego baranka, a jego krew poświęca domy wierzących. Jest to ta sama noc, w której niegdyś ojców naszych synów Izraela wywiodłeś z Egiptu i przeprowadziłeś suchą nogą przez Morze Czerwone. Jest to zatem ta noc, która światłem ognistego słupa rozproszyła ciemności grzechu. A teraz ta sama noc uwalnia wszystkich wierzących w Chrystusa na całej ziemi od zepsucia pogańskiego życia i od mroku grzechów. Do łaski przywraca i gromadzi w społeczności świętych. Tej właśnie nocy Chrystus, skruszywszy więzy śmierci, jako zwycięzca wyszedł z otchłani. O, jak przedziwna łaskawość Twej dobroci dla nas! O, jak niepojęta jest Twoja miłość, aby wykupić niewolnika, wydałeś swego Syna. O, zaiste konieczny był grzech Adama, który został zgładzony śmiercią Chrystusa. O, szczęśliwa wina, skoro ją zgładził tak wielki Odkupiciel, uświęcająca siła tej nocy oddala zbrodnie, z przewin obmywa, przywraca niewinność upadłym, a radość smutnym. O, zaiste błogosławiona noc, w której się łączy niebo z ziemią, sprawy boskie ze sprawami ludzkimi. W tę noc pełną łaski przyjmij, Ojcze Święty, wieczorną ofiarę uwielbienia, którą Ci składa Kościół Święty, uroczyście ofiarując przez ręce swoich sług te świece.
owoc pracy pszczelego roju. Prosimy Cię przeto, Panie, niech ta świeca poświęcona na chwałę Twojego imienia nieustannie płonie, aby rozproszyć mrok tej nocy. Przyjęta przez Ciebie jako woń przyjemna, niechaj się złączy ze światłami nieba. Niech ta świeca płonie, gdy wzejdzie słońce nieznające zachodu. Jezus Chrystus, Twój Syn zmartwychwstały, który oświeca ludzkość swoim światłem i z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen, amen, amen. Drodzy bracia i siostry, po uroczystym rozpoczęciu Wigilii Paschalnej w pokoju serca słuchajmy teraz Słowa Bożego. Rozważajmy, jak to Bóg w minionych czasach wybawił swój lud i jak w końcu zesłał nam swojego Syna jako Odkupiciela. Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie dał nam nowe życie. Módlmy się, aby Pan Bóg dał nam pełny udział w paschalnym dziele zbawienia. Czytanie z Księgi Rodzaju. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Ziemia zaś była bezładem i pustkowiem. Ciemność była nad powierzchnią bezmiaru wód, a Duch Boży unosił się nad wodami. Wtedy Bóg rzekł: niech stanie się światłość. I stała się światłość. Bóg, widząc, że światłość jest dobra, oddzielił ją od ciemności. I nazwał Bóg światłość dniem, a ciemność nocą. A potem Bóg rzekł: niechaj powstanie sklepienie w środku wód i niechaj ono oddzieli jedne wody od drugich. Uczyniwszy to sklepienie, Bóg oddzielił wody pod sklepieniem od wód ponad sklepieniem. A gdy tak się stało, Bóg nazwał to sklepienie niebem. Boże mój Panie, Ty jesteś bardzo wielki, odziany w majestat i piękno, światłem okryty jak płaszczem, niebo rozpostarłeś jak namiot,
Umocniłeś fundamenty ziemi. Nie zachwieje się na wieki wieków. Jak szatą okryłeś ją wielką głębią. Ponad górami stanęły wody. Potem Bóg rzekł, niechaj zbiorą się wody spod nieba w jedno miejsce i niech się ukaże powierzchnia sucha. A gdy tak się stało, Bóg nazwał tę powierzchnię ziemią, a zbiorowisko wód nazwał morzem. Bóg widząc, że były dobre, rzekł, niechaj ziemia wyda rośliny zielone, trawy dające nasiona, drzewa owocowe rodzące na ziemi według swego gatunku owoce, w których są nasiona. I stało się tak. Ziemia wydała rośliny zielone, trawę dającą nasienie według swego gatunku i drzewa rodzące owoce, w których było nasienie według ich gatunków. A Bóg widział, że były dobre. A potem Bóg rzekł, niechaj powstaną ciała niebieskie, świecące na sklepieniu nieba, aby oddzielały dzień od nocy, aby wyznaczały pory roku, dni i lata, aby były ciałami jaśniejącymi na sklepieniu nieba i aby świeciły nad ziemią. I stało się tak. Bóg uczynił dwa duże ciała jaśniejące, większe, aby rządziło dniem i mniejsze, aby rządziło nocą oraz gwiazdy. I umieścił je Bóg na sklepieniu nieba, aby świeciły nad ziemią, aby rządziły dniem i nocą i oddzielały światłość od ciemności. A widział Bóg, że były dobre. Potem Bóg rzekł, niechaj się zaroją wody od roju istot żywych, a ptactwo niechaj lata nad ziemią pod sklepieniem nieba. Tak Bóg stworzył wielkie potwory morskie i wszelkiego rodzaju pływające istoty żywe, którymi zaroiły się wody, oraz wszelkie ptactwo skrzydlate różnego rodzaju.
Bóg, widząc, że były dobre, pobłogosławił je słowami: bądźcie płodne i mnóżcie się, abyście zapełniły wody morskie, a ptactwo niechaj się rozmnaża na ziemi. Potem Bóg rzekł: niechaj ziemia wyda istoty żywe różnego rodzaju, bydło, zwierzęta pełzające i dzikie zwierzęta według ich rodzajów. I stało się tak. Bóg uczynił różne rodzaje dzikich zwierząt, bydła i wszelkich płazów. I widział Bóg, że były dobre. Wreszcie Bóg rzekł: uczyńmy człowieka na nasz obraz, podobnego nam. Niechaj panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym, nad bydłem, nad całą ziemią i nad wszelkim płazem. Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz. Na obraz Boży go stworzył. Stworzył mężczyznę i niewiastę, po czym Bóg im błogosławił, mówiąc do nich: bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną, abyście panowali nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym i nad wszelkim płazem. I rzekł Bóg: oto wam daję wszelką roślinę przynoszącą ziarno po całej ziemi i wszelkie drzewo, którego owoc ma w sobie nasienie. Dla was będą one pokarmem, a dla wszelkiego zwierzęcia polnego i dla wszelkiego ptactwa w powietrzu i dla wszystkiego, co się rusza po ziemi i ma w sobie pierwiastek życia, będzie pokarmem wszelka trawa zielona. I stało się tak. A Bóg widział, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre. Tak upłynął dzień, wieczór i poranek szóstego dnia. O Panie nasz, uczyniłeś go niewiele mniejszym od aniołów, uwieńczyłeś go czcią i chwałą, obdarzyłeś go władzą nad dziełami rąk twoich, wszystko złożyłeś pod jego stopy. W ten sposób zostały ukończone niebo i ziemia oraz wszystkie zastępy stworzeń. A gdy Bóg ukończył w dniu szóstym swe dzieło, nad którym pracował, odpoczął dnia siódmego po całym swym trudzie, jaki podjął. Oto słowo Boże. Yeah.
wprowadzany w majestat i piękno, światłem okryty jak płaszczem. Niech wstąpi Duch Twój i odnowi ziemię. Umocniłeś ziemię w jej podstawach, nie zachwieje się na wieki wieku. Jak szatą okryłeś ją wielką głębią, ponad górami stanęły wody. Niech wstąpi Duch Twój i odnowi ziemię. Ty zdroje kierujesz do strumieni, co pośród gór się sączą. Nad nimi mieszka ptactwo niebieskie i śpiewa wśród gałęzi. Niech wstąpi Duch Twój i odnowi ziemię. Swoich komnat nawadniasz góry, owocem Twych dzieł syci się ziemia. Każesz rosnąć trawie dla bydła i roślinom, by człowiekowi służyły. Niech wstąpi Duch Twój i odnowi ziemię. Jak liczne są dzieła Twoje, Panie, wszystko mądrze uczynił. Ziemia jest pełna Twych stworzeń. Błogosław duszo moja Pana. Niech wstąpi Duch Twój i odnowi ziemię. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, Ty jesteś godny podziwu w swoich dziełach. Spraw, niech wszyscy przez Ciebie odkupieni zrozumieją, że wspaniałe było dzieło stworzenia świata, a jeszcze wspanialsze jest dzieło zbawienia, które się dokonało przez wielkanocną ofiarę Chrystusa, który żyje i króluje na wieki wieków. Czytanie z Księgi Wyjścia. Pan rzekł do Mojżesza: czemu głośno wołasz do mnie? Powiedz Izraelitom, niech ruszają w drogę. Ty zaś podnieś swą laskę i wyciągnij rękę nad morze i rozdziel je na dwoje, a wejdą Izraelici w środek morza na suchą ziemię. Ja natomiast uczynię upartymi serce Egipcjan tak, że pójdą za nimi. Wtedy okażę moją potęgę wobec Faraona, całego wojska jego, rydwanów i wszystkich jego jeźdźców. A gdy okażę moją potęgę wobec Faraona, jego rydwanów i jeźdźców, wtedy poznają Egipcjanie, że ja jestem Pan. Anioł Boży, który szedł naprzedzie wojsk izraelskich, zmienił miejsce i szedł na ich tyłach.
Słup obłoku również przyszedł z przodu i zajął ich tyły, stając między wojskiem egipskim a wojskiem izraelskim. I tam był obłok ciemnością, tu zaś oświecał noc. I nie zbliżyli się jedni do drugich przez całą noc. Mojżesz wyciągnął rękę nad morze, a Pan cofnął wody gwałtownym wiatrem wschodnim, który wiał przez całą noc i uczynił morze suchą ziemią. Wody się rozstąpiły, a Izraelici szli przez środek morza po suchej ziemi, mając mur z wód po prawej i po lewej stronie. Egipcjanie ścigali ich. Wszystkie konie Faraona, jego rydwany i jeźdźcy weszli za nim w środek morza. O świcie spojrzał Pan ze słupa ognia i ze słupa obłoku na wojsko egipskie i zmusił je do ucieczki. I zatrzymał koła ich rydwanów, tak że z wielką trudnością mogli się naprzód posuwać. Egipcjanie krzyknęli: uciekajmy przed Izraelem, bo w jego obronie Pan walczy z Egipcjanami. A Pan rzekł do Mojżesza: wyciągnij rękę nad morze, aby wody zalały Egipcjan, ich rydwany i jeźdźców. Wyciągnął Mojżesz rękę nad morze, które o brzasku dnia wróciło na swoje miejsce. Egipcjanie uciekając biegli naprzeciw falom i pogrążył ich Pan w pośrodku morza. Powracające fale zatopiły rydwany i jeźdźców całego wojska Faraona, którzy weszli w morze ścigając tamtych. Nie ocalał z nich ani jeden. Izraelici zaś szli po suchym dnie morskim, mając mur z wód po prawej i po lewej stronie. W tymto dniu wybawił Pan Izraela z rąk Egipcjan i widzieli Izraelici martwych Egipcjan na brzegu morza. Gdy Izraelici zobaczyli wielkie dzieło, którego dokonał Pan wobec Egipcjan, ulękli się Pana i uwierzyli Jemu oraz Jego słudze Mojżeszowi. Wtedy Mojżesz i Izraelici razem z nim zaśpiewali taką oto pieśń ku czci Pana. Ludzie zginęli w morzu
Módlmy się. Boże, także w obecnych czasach jaśnieją Twoje dawne cuda. Niegdyś swoją mocą wybawiłeś jeden naród od prześladowań Faraona i przeprowadziłeś go przez Morze Czerwone. Obecnie przez wodę chrztu prowadzisz wszystkie narody do zbawienia. Spraw, aby cała ludzkość weszła do liczby synów Abrahama i dostąpiła godności ludu wybranego. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Czytanie z księgi proroka Izajasza. Tak mówi Pan. Wszyscy spragnieni, przyjdźcie do wody. Przyjdźcie, choć nie macie pieniędzy. Kupujcie i spożywajcie. Dalejże kupujcie bez pieniędzy i bez płacenia za wino i mleko. Czemu wydajecie pieniądze na to, co nie jest chlebem, i waszą pracę na to, co nie nasyci? Słuchajcie mnie, a jeść będziecie przysmaki i dusza wasza zakosztuje tłustych potraw. Nakłońcie uszu i przyjdźcie do mnie. Posłuchajcie mnie, a dusza wasza żyć będzie. Zawrę z wami wieczyste przymierze. Niezawodne są łaski dla Dawida. Oto ustanowiłem go świadkiem dla ludów wodzem i rozkazodawcą. Oto zawezwiesz naród, którego nie znasz, i ci, którzy cię nie znają, przybiegną do ciebie ze względu na Pana, twojego Boga. Przez wzgląd na świętego Izraela, bo on ci dodał chwały. Szukajcie Pana, gdy się pozwala znaleźć. Wzywajcie go, dopóki jest blisko. Niechaj bezbożny porzuci swą drogę i człowiek nieprawy swoje knowania. Niech się nawrócił do Pana, a ten się nad nim zmiłuje, do Boga naszego, gdyż hojny jest w przebaczaniu. Bo myśli moje nie są myślami waszymi, ani wasze drogi moimi drogami, mówi Pan. Bo jak niebiosa górują nad ziemią, tak drogi moje nad waszymi drogami i myśli moje nad myślami waszymi. Zaiste, podobnie jak ulewa i śnieg spadają z nieba i tam nie powracają, dopóki nie nawodnią ziemi, nie użyźnią jej i nie zapewnią urodzaju, tak, iż wydaje nasienie dla siewcy i chleb dla jedzącego, tak słowo, które wychodzi z ust moich, nie wraca do mnie bezowocne, zanim wpierw nie dokona tego, co chciałem, i nie spełni pomyślnie swego posłannictwa. Oto słowo Boże. Czerpać będziecie ze zdroju zbawienia.
Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, jedyna nadzieja świata, Ty głosem proroków zapowiedziałeś misteria, które spełniają się w naszych czasach. Umocnij łaskawie pragnienia oddanego Ci ludu, bo tylko z Twojego natchnienia pochodzi wzrost cnót Twoich wiernych. Przez Chrystusa, Pana naszego. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój, której woli palimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu Jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca, który gładzisz grzechy świata. Który gładzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze. Który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami. Módlmy się. Boże, Ty sprawiasz, że ta najświętsza noc jaśnieje blaskiem zmartwychwstania Pańskiego. Wzbudź w Twoim Kościele ducha dziecięctwa, którego otrzymaliśmy na chrzcie świętym, abyśmy odnowieni na duchu i ciele służyli Tobie z całkowitym oddaniem. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Amen. Czytanie z listu świętego Pawła, apostoła do Rzymian. Bracia, my wszyscy, którzy otrzymaliśmy chrzest zanurzający Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć. Zatem przez chrzest zanurzający nas w śmierci zostaliśmy razem z Nim pogrzebani, po to, abyśmy i my postępowali w nowym życiu, jak Chrystus powstał z martwych dzięki chwale Ojca. Jeżeli bowiem przez śmierć podobną do Jego śmierci zostaliśmy z Nim złączeni w jedno, to tak samo będziemy z Nim złączeni w jedno przez podobne zmartwychwstanie. To wiedzcie, że dla zniszczenia ciała grzesznego dawny nasz człowiek został z Nim współukrzyżowany, po to, byśmy już dłużej nie byli w niewoli grzechu. Kto bowiem umarł, został wyzwolony z grzechu. Otóż jeżeli umarliśmy razem z Chrystusem, wierzymy, że i z Nim również żyć będziemy, wiedząc, że Chrystus powstawszy z martwych już więcej nie umiera. Śmierć nad Nim nie ma już władzy. Bo to, że umarł, umarł dla grzechu. Tylko raz, a że żyje, żyje dla Boga. Taki wy rozumujcie, że umarliście dla grzechu,
żyjecie zaś dla Boga w Chrystusie Jezusie. Oto Słowo Boże. Alleluja. 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 Alleluia.
Pan z wami. I z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała tobie, Panie. Po upływie szabatu, o świcie pierwszego dnia tygodnia, przyszła Maria Magdalena i druga Maria obejrzeć grób. A oto powstało wielkie trzęsienie ziemi, albowiem anioł pański zstąpił z nieba, podszedł, odsunął kamień i usiadł na nim. Postać jego była jak błyskawica, a szaty jego białe jak śnieg. Ze strachu przed nim zadrżeli strażnicy i podrętwieli jak umarli. Anioł zaś przemówił do niewiast: Wy się nie bójcie, bo wiem, że szukacie Jezusa ukrzyżowanego. Nie ma go tu, bo zmartwychwstał, jak powiedział. Chodźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał. A idźcie szybko i powiedzcie jego uczniom: Powstał z martwych i udaje się przed wami do Galilei. Tam go ujrzycie. Oto, co wam powiedziałem. Pospiesznie więc oddaliły się od grobu z bojaźnią i wielką radością i biegły oznajmić to jego uczniom. A oto Jezus stanął przed nimi i rzekł: Witajcie. One zbliżyły się do Niego, objęły Go za nogi i oddały Mu pokłon. A Jezus rzekł do nich: Nie bójcie się, idźcie i oznajmijcie moim braciom, niech idą do Galilei, tam mnie zobaczą. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Drodzy, to już Wigilia Paschalna, ta najpiękniejsza ze wszystkich nocy, jak śpiewał przed chwilą diakon Mateusz, uświęcająca siła tej nocy oddala zbrodnie, z przewin odmywa, przywraca niewinność upadłym, radość smutnym, rozprasza nienawiść, usposabia do zgody, ugina potęgi. Praktycznie wszystko w tej liturgii, której jesteśmy świadkami, mówi nam o zwycięstwie Chrystusa, o Jego zmartwychwstaniu. I za moment przed nami część liturgii, która nam przypomina, że każdy z nas z tym zwycięstwem jest związany, że w tym zwycięstwie uczestniczymy. Kościół od początku, od samego początku wiązał tę noc z liturgią Chrztu Świętego. I za chwilę będziemy uczestniczyć w liturgii chrzcielnej, w której odnowimy przyrzeczenia chrzcielne. Będziemy chcieli odnowić łaskę Chrztu Świętego. Ponieważ najgłębszy sens Chrztu Świętego,
wypływa właśnie ze śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, z przejścia śmierci do życia. Pięknie pokazywała to liturgia Chrztu Świętego w starożytnym kościele, która często odbywała się w basenach chrzcielnych. Ten, który chciał przyjąć chrzest, schodził po 7 stopniach na dno basenu, pokazując w ten sposób, że zanurza się w śmierci Chrystusa, że sięga dna, że tam zostawia grzech, a potem po 7 stopniach wychodząc pokazywał, że zostaje związany ze zwycięstwem naszego Pana, że uczestniczy w sile zmartwychwstania. I ta liturgia, która za chwilę nastąpi, liturgia chrzcielna, to jest ten nasz szczyt, w którym my łaskę Chrztu Świętego możemy odnowić, możemy ożywić. Ksiądz proboszcz w naszym imieniu niedługo będzie prosił, aby Bóg otworzył źródło chrztu. Źródło jest też bardzo ważnym symbolem. Dawniej nazywano źródło wodą żywą, ponieważ woda ze źródła płynie, ciągle jest świeża, czysta. Wiemy, co się dzieje z wodą, którą zostawi się na pewien czas w jakimś zbiorniku. Najpierw się zastoi, potem trochę skiśnie, może nawet będzie cuchnąć. Moi drodzy, my jesteśmy raz ochrzczeni, ale to nie znaczy, że to jest jednorazowa sprawa, tylko to jest woda, która w nas ma żyć. A niestety może tak być, że także ta woda, ta święta, oczyszczająca, łącząca nas ze zwycięstwem Chrystusa woda się po prostu zastanie. Może nawet zacząć cuchnąć grzechem. I chodzi o to, aby tą wodę w nas dzisiaj poruszyć. Żeby nami wstrząsnąć. Do tego nas prowadzi dzisiejsza liturgia. Takim poruszeniem bardzo jasnym, bardzo konkretnym może być świadome powtórzenie, odnowienie tych przyrzeczeń, które w naszym imieniu ktoś nam na chrzcie świętym wypowiedział. Możemy być trochę niestety wtedy jak te kobiety z dzisiejszej Ewangelii, które same były świadkami pustego grobu, spotkały Chrystusa, widziały Jego zwycięstwo i, jak pisze ewangelista, były przepełnione radością i niepokojem. Bo może to odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych wzbudzić w nas niepokój. Chociażby pierwsze wyrzeczenie, które wypowiemy, wyrzeczenie się grzechu, może nas obdarzyć takim niepokojem. Zwłaszcza będzie tak, kiedy grzech trochę się zadomowił. Do grzechu się przyzwyczailiśmy. I może jest nawet częścią codzienności. Wtedy szczere, świadome wypowiedzenie "wyrzekam się grzechu" wprowadza niepokój. Może taki niepokój wprowadzić drugie wyrzeczenie się wszystkiego, co prowadzi do zła. I tu już nie ma mowy tylko o tym, co grzeszne. Może być mowa o czymś, co jest dobre, zwyczajne, może nawet przyjemne, ale akurat nas do grzechu prowadzi. Może to jakaś sytuacja, okoliczność, nawet osoba. Żeby dać taki prosty, jasny przykład, nie ma problemu, żebyśmy uczestniczyli kiedyś w wyścigach, na przykład konnych. Ale jeżeli ktoś na tych wyścigach przegrywa ciągle pieniądze i jego grzechem jest hazard, to jest akurat sytuacja, która prowadzi go do grzechu. Zastanówmy się, moi drodzy, gdzie tu rodzi się niepokój. O jaką sytuację chodzi? I trzeci niepokój, trzecie wyrzeczenie, wyrzeczenie się szatana. Niepokój, który może zrodzić się z tego powodu, że wiemy, że mamy mocnego przeciwnika, byt anielski,
który jest sprytny, jest inteligentny, wie, jak wrócić do naszego serca, kiedy z tego serca go wyrzucimy i możemy się bać. I wtedy warto usłyszeć słowa Chrystusa, które powiedział do tych kobiet spotkanych na drodze w dzień zmartwychwstania. Powiedział: nie bójcie się. Bo Pan Bóg może nam coś zabrać, ale kiedy zabiera, daje o wiele więcej. I może zabiera taki źrący kwas, który toczy nasze życie. Pan Bóg może coś zabrać, ale najczęściej, kiedy coś zabiera, oddaje to przemienione. Oddaje to nieskazitelne, oddaje to czyste. I możemy się bać przeciwnika. Ale w naszym narożniku mamy tego, który jest silniejszy, który stoi w naszym imieniu. Oczywiście, jeżeli go zaprosimy. Ta piękna noc zaprasza nas, moi drodzy, żeby poruszyć wodę, żeby szczerze te wyrzeczenia i wyznanie wiary wypowiedzieć, aby uczynić tę noc taką, która rzeczywiście oddala zbrodnie, obmywa z przewiny, przywraca niewinność upadłym, radość smutnym, rozprasza nienawiść, usposabia do zgody, ugina potęgi. Droga siostro, drogi bracie, jesteś zaproszona, żeby poważnie te słowa odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych wypowiedzieć i usłyszeć, uwierzyć w słowo Chrystusa, który mówi: nie bój się. Nie bój się grzechu, nie bój się przeciwnika, nie bój się śmierci, bo On dzisiaj zwyciężył śmierć. Przystępujemy do poświęcenia wody chrzcielnej. Obmycie w niej i słowa towarzyszące temu obmyciu dają nam udział w Bożym życiu, a zatem w nieśmiertelności. Jak we wszystkich uroczystych momentach, tak i dzisiaj będziemy najpierw prosić wszystkich świętych, aby modlili się za nami, ponieważ pragniemy odnowić przyrzeczenia Chrztu Świętego. Za czynny udział w odnowieniu obietnic chrztu podczas dzisiejszej liturgii pod zwykłymi warunkami można uzyskać odpust zupełny. Zapalmy teraz nasze świece. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, Matko Boża, Święty Michale, módl się za nami. Święci Aniołowie Boży, módl się za nami. Święty Janie Chrzcicielu, Święta Anno, Święty Józefie, módl się za nami. Święci Piotrze i Pawle, módl się za nami. Święty Andrzeju, módl się za nami. Święty Janie, módl się za nami.
Święta Mario Magdaleno, módl się za nami. Święty Szczepanie, módl się za nami. Święty Ignacy Antiocheński, Święty Wawrzyńcze, módl się za nami. Święte Perpetuo i Felicyto, módl się za nami. Święta Agnieszko, módl się za nami. Święty Grzegorzu, Święty Augustynie, módl się za nami. Święty Atanazy, módl się za nami. Święty Bazyli, módl się za nami. Święty Marcinie, Święty Benedykcie, módl się za nami. Święci Franciszku i Dominiku, módl się za nami. Święty Jacku, módl się za nami. Święty Franciszku Ksawery, módl się za nami. Święty Janie Mario Wianneju, módl się za nami. Święta Katarzyno Sieneńska, Święta Tereso z Awila, módl się za nami. Święci Wojciechu i Stanisławie, módl się za nami. Święta Jadwigo, wszyscy święci i święte Boże, módlcie się za nami. Bądź nam miłościw, wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego. Od każdego grzechu, wybaw nas, Panie. Od śmierci wiecznej, wybaw nas, Panie. Przez Twoje wcielenie, przez Twoją śmierć i zmartwychwstanie, wybaw nas, Panie. Przez zesłanie Ducha Świętego, wybaw nas, Panie. Prosimy Cię, my grzesznicy, wysłuchaj nas, Panie. Prosimy Cię, abyś swoją łaską uświęcił tę wodę, przez którą mają się odrodzić Twoje dzieci. Wysłuchaj nas, Panie. Prosimy Cię, Jezu, Synu Boga żywego, wysłuchaj nas, Panie.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. Boże, Ty niewidzialną mocą dokonujesz rzeczy niezwykłych. Przez sakramentalne znaki Ty w ciągu dziejów zbawienia przygotowałeś wodę przez Ciebie stworzoną, aby wyrażała łaskę Chrztu Świętego. Na początku świata Twój Duch unosił się nad wodami, aby już wtedy woda nabrała mocy uświęcenia. Boże, Ty nawet w wodach potopu dałeś nam obraz odrodzenia, bo ten sam żywioł położył kres występkom i dał początek cnotom. Boże, Ty sprawiłeś, że synowie Abrahama przeszli po suchym dnie Morza Czerwonego, aby naród wyzwolony z niewoli Faraona stał się obrazem przyszłej społeczności ochrzczonych. Boże, Ty Twój ochrzczony przez Jana w wodach Jordanu został namaszczony Duchem Świętym, a gdy wisiał na krzyżu, z Jego boku wypłynęła krew i woda. Po swoim zaś zmartwychwstaniu nakazał uczniom: idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Wejrzyj na swój Kościół i racz mu otworzyć źródło chrztu świętego. Niechaj ta woda przez Ducha Świętego otrzyma łaskę Twojego jednorodzonego Syna, aby człowiek stworzony na Twoje podobieństwo i przez sakrament chrztu, obmyty z wszelkich brudów grzechu, odrodził się z wody i z Ducha Świętego do nowego życia dziecka Bożego. Prosimy Cię, Panie, niech przez Twojego Syna stąpi na tę wodę moc Ducha Świętego, aby wszyscy przez chrzest pogrzebani razem z Chrystusem w śmierci, z Nim też powstali do nowego życia, przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Drodzy bracia i siostry, przez misterium paschalne zostaliśmy w sakramencie chrztu pogrzebani wespół z Chrystusem w Jego śmierci, aby razem z Nim wkroczyć w nowe życie. Po ukończeniu 40-dniowego postu odnówmy przyrzeczenia chrztu świętego, których niegdyś wyrzekliśmy się złego ducha i jego spraw, a przyrzekliśmy służyć Panu Bogu w świętym Kościele katolickim. A zatem pytam każdego z was, czy wyrzekasz się grzechu, aby żyć w wolności dzieci Bożych?
Czy wyrzekasz się szatana, który jest głównym sprawcą grzechu? Czy wyrzekasz się wszystkiego, co prowadzi do zła, by ciebie grzech nie opanował? Czy wierzysz w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi? Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, naszego Pana, narodzonego z Maryi Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca? Czy wierzysz w Ducha Świętego, Święty Kościół Powszechny, obcowanie świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne? Bóg Wszechmogący, Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nas odrodził z wody i Ducha Świętego i który udzielił nam odpuszczenia grzechów, niech nas strzeże swoją łaską w naszym Panu Jezusie Chrystusie na życie wieczne. Com przyrzekł Bogu przy chrzcie raz, dotrzymać pragnę szczerze. Kościoła słuchać w każdy czas i w świętej wytrwać wierzę. O Panie Boże, dzięki Ci, żeś mi Kościoła otworzył drzwi, w nim żyć, umierać pragnę. O Panie Boże, dzięki Ci, żeś mi Kościoła otworzył drzwi, w nim żyć, umierać pragnę. W Kościele Tym jest ciałem krwią, Bóg pod postacią chleba. Swym ciałem karmi duszę moją, by żyła w Nim dla nieba. W to wierzyć zawsze mocno chcę, bo tego Kościół uczy mnie, w Nim żyć, umierać pragnę. Ten uroczysty wieczór, upragnionym przez całą ludzkość, prośmy pokornie naszego Ojca w niebie. Módlmy się za Kościół Święty, by całemu światu głosił dobrą nowinę o zmartwychwstaniu Chrystusa. Panie, prosimy Ciebie. Kyrie eleison, eleison. Módlmy się za papieża Franciszka, naszych biskupów i kapłanów. Niech Chrystus zmartwychwstał, oświeca ich i prowadzi. Panie, prosimy Ciebie. Kyrie eleison, eleison. Módlmy się za chrześcijan, aby narodzeni z wody i Ducha Świętego służyli Bogu z radością. Panie, prosimy Ciebie. Kyrie
się dla wszystkich zmarłych. Niech zajaśnie dla nich święto Twego zmartwychwstania. Panie, prosimy Ciebie. Idąc na krzyżu, uwolniłeś nas z więzów grzechu, a w tę świętą noc wyzwalasz nas z niewoli śmierci. Naucz nas żyć w Twojej wolności. Panie, prosimy Cię. Wszechmogący Boże, przyjmij łaskawie nasze prośby, które zanosimy do Ciebie i spraw, abyśmy mogli się cieszyć owocami Twojej łaski. Przez Chrystusa, Pana naszego. Udział w życiu zmartwychwstałego Zbawiciela otrzymujemy przez sakrament chrztu i Eucharystii. Dzisiejsze obrzędy mówią właśnie o tych dwóch źródłach naszej nieśmiertelności. Abyśmy nie wątpili, że mamy w niej udział, Jezus daje nam swoje życie pod postaciami chleba i wina. Przygotowani przez 40 dni na dzień zmartwychwstania, przystępujemy do sprawowania Eucharystii, która jest źródłem życia wiecznego w nas. Nasze świece możemy teraz zagasić. Zapalimy je ponownie na słowa prefacji. Niech będzie Bóg uwielbiony.
módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Panie nasz Boże, przyjmij modlitwy i dary Twojego ludu i spraw, aby ofiara, która wzięła początek w misterium paschalnym, stała się dla nas lekarstwem na wieczność. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z wami. I z duchem Twoim. Górę serca wznosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Ciebie, Panie, zawsze sławili, a zwłaszcza tej nocy uroczyście i głosili Twoją chwałę, gdy Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha. On bowiem jest prawdziwym barankiem, który zgładził grzechy świata. On przez swoją śmierć zniweczył śmierć naszą i zmartwychwstając przywrócił nam życie. Dlatego pełnią łask paschalnych radują się wszystkie ludy na całej ziemi. Również chóry aniołów i zastępy świętych śpiewają hymn ku Twojej chwale, nieustannie wołając. Święty, święty, święty Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twoje. Hosanna, hosanna na wysokości. Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Ojcze nieskończenie dobry, pokornie Cię błagamy przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, abyś przyjął i pobłogosławił te święte dary ofiarne. Składamy je Tobie przede wszystkim za Twój święty Kościół powszechny, razem z Twoim sługą, naszym papieżem Franciszkiem i naszym biskupem Andrzejem oraz wszystkimi, którzy wiernie strzegą wiary katolickiej i apostolskiej. Obdarz swój Kościół pokojem i jednością, otaczaj opieką i rządź nim na całej ziemi. Pamiętaj, Boże, o swoich sługach i służebnicach i o wszystkich tu zgromadzonych, których wiara i oddanie są Ci znane. Za nich składamy Tobie tę ofiarę uwielbienia, a także oni ją składają i wznoszą swoje modlitwy ku Tobie, Bogu wiecznemu, żywemu i prawdziwemu, za siebie oraz za wszystkich swoich bliskich, aby dostąpić odkupienia dusz swoich i osiągnąć zbawienie. Zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy świętą noc zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa. I ze czcią wspominamy najpierw pełną chwały Maryję, zawsze Dziewicę, Matkę Boga i naszego Pana Jezusa Chrystusa, a także świętego Józefa, oblubieńca Najświętszej Dziewicy oraz Twoich świętych apostołów i męczenników, Piotra i Pawła, Andrzeja,
Jakuba Jana Tomasza, Jakuba Filipa Bartłomieja, Mateusza Szymona i Tadeusza, Linusa Kleta Klemensa Sykstusa, Korneliusza Cypriana Wawrzyńca Chryzogona, Jana i Pawła Kosmy i Damiana. I wszystkich Twoich świętych, przez ich zasługi i modlitwy, otaczaj nas we wszystkim swoją przemożną opieką. Boże, przyjmij łaskawie tę ofiarę od nas sług Twoich i całego ludu Twego. Napełnij nasze życie swoim pokojem. Zachowaj nas od wiecznego potępienia i dołącz do grona swoich wybranych. Boże, przyjmij łaskawie tę ofiarę od nas sług Twoich i całego ludu Twego. Składamy ją Tobie przede wszystkim za tych, których odrodziłeś z wody i Ducha Świętego, udzielając im odpuszczenia wszystkich grzechów. Napełnij nasze życie swoim pokojem, zachowaj nas od wiecznego potępienia i dołącz do grona swoich wybranych. Prosimy Cię, Boże, uświęć tę ofiarę pełnią Twojego błogosławieństwa, mocą Twojego Ducha uczyń ją doskonałą i miłą sobie, aby się stała dla nas ciałem i krwią Twojego umiłowanego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to w dzień przed męką wziął chleb w swoje święte i czcigodne ręce, podniósł oczy ku niebu do Ciebie, Boga swojego Ojca Wszechmogącego i dzięki Tobie składając błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął ten przesławny kielich w swoje święte i czcigodne ręce, ponownie dzięki Tobie składając błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Wielka jest tajemnica naszej wiary. Ile razy ten chleb spożywamy i pijemy z tego kielicha, głosimy śmierć Twoją, Panie, oczekując Twego przyjścia chwale. Boże Ojcze, my Twoi słudzy oraz lud Twój święty, wspominając błogosławioną mękę, zmartwychwstanie oraz chwalebne w niebo wstąpienie Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, składamy Twojemu Najwyższemu Majestatowi z otrzymanych od Ciebie darów ofiarę czystą, świętą i doskonałą, chleb święty życia wiecznego i kielich wiekuistego zbawienia. Racz wejrzeć na nie z miłością i łaskawie przyjąć, podobnie jak przyjąłeś dary swojego sługi, sprawiedliwego Abla i ofiarę naszego patriarchy Abrahama oraz tę ofiarę, którą Ci złożył najwyższy Twój kapłan Melchizedek jako zapowiedź ofiary doskonałej. Pokornie Cię błagamy, Wszechmogący Boże, niech Twój święty anioł zaniesie tę ofiarę na ołtarz w niebie przed oblicze boskiego majestatu Twego, abyśmy przyjmując z tego ołtarza najświętsze ciało i krew Twojego Syna otrzymali obfite błogosławieństwo i łaskę. Pamiętaj, Boże, o swoich sługach i służebnicach, którzy przed nami odeszli ze znakiem wiary i śpią w pokoju. Błagamy Cię, daj tym zmarłym oraz wszystkim spoczywającym w Chrystusie udział w Twojej radości, światłości i pokoju. Również nam,
Twoim grzesznym sługom ufającym w Twoje wielkie miłosierdzie, daj udział we wspólnocie z Twoimi świętymi apostołami, męczennikami, Janem Chrzcicielem, Szczepanem, Maciejem, Barnabą, Ignacym, Aleksandrem, Marcelinem, Piotrem, Felicytą, Perpetuą, Agatą, Łucją, Agnieszką, Cecylią, Anastazją i wszystkimi Twoimi świętymi. Prosimy Cię, dopuść nas do ich grona, nie z powodu naszych zasług, lecz dzięki Twojemu przebaczeniu. Przez Chrystusa naszego Pana, przez którego, Boże, wszystkie te dobra ustawicznie stwarzasz, uświęcasz, ożywiasz, błogosławisz i nam ich udzielasz. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże, Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Amen. Nazywamy się dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy, dlatego ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, w dniu zmartwychwstania pozdrowiłeś uczniów słowami: pokój wam. Prosimy Cię, nie zważaj na nasze grzechy, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem, doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieku. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. I z Duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas pokojem. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie. Thank you.
zwycięzca śmierci, piekła i szatana, wychodzi z grobu dnia trzeciego z rana. Naród niewierny tworzy się, przestrasza, na cud Jonasza. Alleluja. Naród niewierny tworzy się, przestrasza, na cud Jonasza. Alleluja. Ziemia się trzęsie, straż się grobu miesza, anioł wstępuje, niewiasty pociesza. Patrzcie, tak mówi, grób ten pusty został, Pan z martwych powstał. Alleluja. Patrzcie, tak mówi, grób ten pusty został, Pan z martwych powstał. Alleluja. Podniemy, błogosławcie Pana, tam do tego widno, alleluja. O
wszyscy wychwalajcie Pana. Módlmy się. Wszechmogący Boże, tchnij w nas ducha Twojej miłości i w swojej dobroci zjednocz wszystkich, których posiliłeś wielkanocnym sakramentem przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Kochani siostry i bracia, drodzy chrześcijanie, od chwili Chrztu Świętego nosimy to zaszczytne imię. Każdy z nas powinien być niezwykle dumny z tego powodu, że jest chrześcijaninem. I to powinno nas napawać radością. Przed chwilą śpiewaliśmy wspólnie, by chwalić Pana. Każdy z nas, właśnie przez to, że jest uczniem Chrystusa, że Chrystus w nas żyje, powinien wychwalać Pana. Idźmy więc z tą radością z tego miejsca, napełnieni obecnością zmartwychwstałego Pana, aby chwalić Go poprzez nasze słowa i uczynki, abyśmy wychwalali Jezusa i zachęcali innych, aby tą radością zmartwychwstania Pańskiego żyli na co dzień. I tego wam z całego serca życzę. Niech zmartwychwstały Chrystus będzie w waszych sercach nie tylko dziś, w ten wieczór, ale także poprzez święta, a następnie przez każdy dzień całego roku. Niech ta radość nigdy nie znika z naszych ust, a zwłaszcza z naszych serc. Oby ona przepełniała wszystkie nasze działania. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim za wspólny udział w tej liturgii paschalnej. Dziękuję asyście, służbie liturgicznej, wszystkim kapłanom, tym, którzy przyczynili się do tego, abyśmy mogli ten uroczysty wieczór przeżywać tę liturgię. Dziękuję panu organiście, siostrom zakonnym, panom kościelnym. Dziękuję scholi wielkanocnej, wszystkim solistom, chórzystom, muzykom i panu Zbigniewowi, który czuwał nad całością. Niech ten dzisiejszy wieczór głęboko zapadnie w naszych sercach. Niech on dodaje nam sił na każdy dzień. Zapraszam jutro
na mszę świętą rezurekcyjną o godzinie 6, a później od godziny 9, jak w każdą niedzielę, będziemy mogli uczestniczyć w liturgii Wielkanoc, w drugi dzień świąt, w poniedziałek wielkanocny msze święte będą tak jak w każdą niedzielę. Pragnę już teraz zapowiedzieć, że w drugi dzień świąt o godzinie 18:55 telewizja Kraków wyemituje 50-minutowe orędzie oratorium ku czci Matki Bożej Bolesnej, które było tutaj wykonywane w naszej bazylice z okazji 50. rocznicy koronacji cudownej figury. Zapraszam, abyśmy jeszcze raz to przeżyli, abyśmy uczcili Matkę Bożą, od niej zaczerpnęli też siłę do tego, aby wychwalać zmartwychwstałego Pana. Chrystus zmartwychwstał. Prawdziwie zmartwychwstał. Przyjmijmy teraz Boże błogosławieństwo, aby ono nas umocniło i umacniało naszą wielkanocną radość. Pan z wami i z duchem twoim. Pochylcie głowy na błogosławieństwo. Niech uroczystość wielkanocną błogosławi was Bóg Wszechmogący i zachowa was od wszelkiego grzechu. Amen. Bóg, który przez zmartwychwstanie swojego Syna odrodził was do życia wiecznego, niech da wam udział w Jego chwale. Amen. Nasz Zbawiciel przez dni swojej męki doprowadził nas do wielkanocnej radości. Niech sprawi, abyście obchodzili nieprzemijające święta w radości wiecznej. Amen. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Alleluja. Alleluja. Bogu niech będą dzięki. Alleluja. Alleluja. Thank you.
jego dolinę. Chrystus w rezurekcji, Chrystus w rezurekcji. Zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Alleluja, alleluja. Oto Król Bóg naszych mogący. Chrystus w rezurekcji, Chrystus w rezurekcji. Weselmy się i oddajmy Mu chwałę. Alleluja, alleluja. Zbawienie i moc pochodzą od Boga naszego. Prawdziwe i sprawiedliwe. Śpiewać na cześć Twego imienia.
wielki. Panie Bogu,
Pana. Światło i ciemności błogosławcie Pana. Dzikie zwierzęta wychwalajcie Pana. Słowieci Chrystus, alleluja. Ptaki podniebne błogosławcie Pana. Ja na koniec. Wiecie co? Chrystus zmartwychwstał. Prawdziwie zmartwychwstał.